Wprowadzenie opasek do identyfikacji pacjentów było konsekwencją nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Ta nowelizacja, która miała miejsce w 2011 roku, miała przede wszystkim na celu w tym określonym aspekcie, oczywiście mam tutaj na myśli wprowadzenie właśnie tych opasek, miała przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych pacjentów. Chodziło o to, żeby z łóżek szpitalnych zniknęły karty gorączkowe, chodziło o to, żeby osoby postronne nie były w stanie przede wszystkim zidentyfikować, kim jest pacjent leżący na określonym łóżku, plus oczywiście, aby uniemożliwić dotarcie do takich informacji bardzo intymnych, osobistych na temat stanu zdrowia określonego pacjenta. A w związku z tym ten cel, który przyświecał wprowadzeniu tych zmian, był jak najbardziej zasadny i ten kierunek w mojej ocenie był słuszny, ponieważ no, ta dbałość o ochronę danych osobowych pacjentów, zwłaszcza hospitalizowanych w tym obszarze dotyczącym właśnie danych wrażliwych, danych medycznych jest niewątpliwie bardzo istotnym zagadnieniem. W ślad za ustawą zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia, w którym to rozporządzeniu przypuszczano, że znajdą się praktyczne wytyczne, w jaki sposób szpitale powinny ten wymóg realizować. Ponieważ zgodnie z ustawą należało zaopatrzyć pacjenta w znaki, które z jednej strony no, będą chroniły jego dane osobowe, które uniemożliwią dotarcie do informacji na temat tożsamości pacjenta przez osoby postronne, ale z kolejnej strony no, musiałoby być to takie rozwiązanie, które pozwalałoby mimo tych wszystkich ograniczeń na identyfikację pacjenta personelowi chociażby pielęgniarskiemu, bo jak się okazuje z tą identyfikacją jest bardzo dużo problemów. Badania, które zostały przeprowadzone już wiele lat temu pokazały, że blisko 20% błędów medycznych, do których dochodzi na terenie szpitala, to są błędy właśnie w obszarze terapii lekiem, a konkretnie w obszarze identyfikacji pacjenta. Czyli to jest taki scenariusz negatywny, w którym pacjent otrzymuje nie te leki, które zlecił mu lekarz, i wynika to albo z błędnej komunikacji pomiędzy personelem medycznym, albo z niewłaściwego doboru czy z niewłaściwej kompletacji samych produktów leczniczych, albo właśnie jest to konsekwencją niewłaściwej identyfikacji pacjenta. Czyli tak jak powiedziałam, ten cel był jak najbardziej słuszny, natomiast w rozporządzeniu zdecydowanie zabrakło takich praktycznych wytycznych, to znaczy co szpital powinien zrobić po to, żeby umożliwić z jednej strony realizację założeń prawnych, ale z drugiej strony, aby zabezpieczyć zdrowie i życie pacjenta w ten sposób, że stwarza się mechanizmy, narzędzia do zidentyfikowania właśnie konkretnego pacjenta przez personel do tego uprawniony, w tym wypadku personel lekarski czy personel pielęgniarski. Niestety w rozporządzeniu tych wytycznych zabrakło i ja właściwie od momentu, kiedy weszły w życie te wymogi prawne, obserwuję sposoby, w jakie szpitale dostosowują się do tych wymogów prawnych. No i tych rozwiązań jest cała masa. Oczywiście prym wiodą opaski z kodem kreskowym, w którym właściwie nikt nie wie, jakie dane są zakodowane. Najczęściej to jest identyfikator, w którym odzwierciedlamy albo numer księgi głównej, albo numer księgi oddziałowej. Tutaj praktyki są różne. Czasami są opaski, gdzie oprócz kodu kreskowego widnieje również imię i nazwisko pacjenta. Czasami są i takie, gdzie zamieszczają szpitale również dane dodatkowe, takie chociażby jak PESEL określonego pacjenta, ale są też takie opaski, gdzie odręcznie wpisuje się numer identyfikacyjny, który właśnie jest tym odpowiednikiem numeru księgi głównej, bez żadnych danych dodatkowych, czyli bez imienia i nazwiska. W związku z tym odbiera się szpitalom możliwość dotarcia do tożsamości pacjenta. Oczywiście personel pielęgniarski bardzo często zna swoich pacjentów, zwłaszcza tych, którzy dość długo są hospitalizowani, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest dobre rozwiązanie, a z całą pewnością jest to rozwiązanie, które też jest narażone na, czy obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu, jeśli chodzi o identyfikację pacjenta.
I tutaj takim rekomendowanym rozwiązaniem powinno być stworzenie mechanizmu, który pozwoli personelowi pielęgniarskiemu na identyfikację pacjenta przy łóżku tego pacjenta, czyli bez konieczności sprawdzania tych danych w systemie przy stanowisku komputerowym, na przykład w dyżurce lekarskiej czy w dyżurce pielęgniarskiej. I tutaj te opaski z kodem kreskowym jak najbardziej spełniałyby swoją funkcję i swoje zadanie, pod warunkiem, że szpital dysponowałby oprogramowaniem, które byłoby możliwe do zainstalowania na urządzeniach mobilnych, czyli chociażby na terminalach medycznych, po to, żeby właśnie przy łóżku pacjenta z jednej strony móc zeskanować ten kod kreskowy z opaski, ale z drugiej strony mieć dostęp do bazy szpitalnej, w którym zamieszczone są podstawowe informacje na temat tego określonego pacjenta. Jeśli dołożymy, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, do tego zlecenie lekarskie właśnie w postaci elektronicznej, to mamy świetny mechanizm, który pozwala nam na weryfikację zgodności przygotowanych dla pacjenta leków właśnie ze zleceniem lekarskim. Co więcej, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te przygotowane dla pacjenta leki, czy one właśnie są zgodne z tym zleceniem lekarskim, a z drugiej strony jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te przygotowane leki przeznaczone są dla tego konkretnego pacjenta. A w związku z tym eliminujemy tutaj ryzyko popełnienia błędu. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy robimy wszystko doskonale, natomiast tutaj jest rola właśnie systemu informatycznego, aby w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś pomyłki, bo ona może mimo wszystko się zdarzyć przy kompletacji, przy przygotowaniu leków dla pacjenta, aby to system informatyczny nas zaalarmował i dał ten czas po prostu na zmianę tych przygotowanych leków na te właściwe, na te, które zostały zlecone przez określonego lekarza określonemu pacjentowi. I tutaj istnieje cała masa dobrych praktyk, które można by było wykorzystać, żeby skutecznie z jednej strony realizować ten wymóg prawny, jakim jest zaopatrywanie właśnie pacjentów w opaski i w te znaki, które uniemożliwiają dotarcie do danych osobowych pacjenta przez osoby postronne, nieuprawnione do tego, a z drugiej strony dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo pacjenta. Pamiętam ten moment, te tygodnie, w których miały miejsce różne dyskusje na temat tych zmian w ustawie o działalności leczniczej. Wówczas pojawiały się głosy właśnie ze strony szpitali, głosy pełne obaw, mówiące o tym, że bez odpowiednich narzędzi teleinformatycznych, bez odpowiedniej też infrastruktury teleinformatycznej, takie zapisy prawne stwarzają ryzyko i zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wspominano tutaj przede wszystkim o pacjentach, którzy są nieprzytomni, nielogiczni, o małych dzieciach, z którymi ten kontakt werbalny jest utrudniony, ponieważ ten kontakt werbalny i ta weryfikacja w sposób słowny tożsamości pacjenta to była jedyna możliwość, która pozostawała jakby do dyspozycji szpitali w momencie, kiedy nie zaszłyby żadne zmiany w rozwiązaniach teleinformatycznych. Wspominano również, były również głosy ze strony szpitali psychiatrycznych. Czyli innymi słowy zdefiniowano całą listę takich zagrożeń płynących właśnie z tej ustawy. Później oczywiście pojawiły się rekomendacje w momencie, kiedy już też jakby zaistniała kwestia RODO i wszystkie dobre praktyki w zakresie realizacji właśnie założeń RODO, czyli już tych wymogów nie krajowych, ale wręcz unijnych w zakresie danych osobowych, między innymi pacjentów. Pojawiły się wytyczne, zgodnie z którymi, no oczywiście ten stan prawny się nie zmienił, mam tutaj na myśli konkretną tą ustawę, natomiast pojawiły się wytyczne, które wręcz rekomendowały wprowadzanie imienia i nazwiska pacjenta na określone formy opakowaniowe produktów leczniczych, zwłaszcza tych, które zawierały mieszanki różnych leków, no po to, żeby personel pielęgniarski nie miał wątpliwości, dla kogo określony lek ma być przygotowany i co to jest za lek, ponieważ w tym obszarze też istnieje szereg problemów, jeśli chodzi o identyfikację samych produktów leczniczych.
Natomiast jakby wprowadzanie tego imienia i nazwiska na określone produkty lecznicze było wręcz rekomendowane przez określone urzędy, przez ministerstwo, po to, żeby właśnie zabezpieczyć te wszystkie kwestie dotyczące właściwej, tak zwanej pozytywnej identyfikacji pacjenta. I prawda jest też taka, a to wynika też z moich wieloletnich doświadczeń i rozmów z personelem pielęgniarskim, że personel pielęgniarski, nie mając do dyspozycji właśnie chociażby terminali medycznych czy możliwości zdalnego obsługiwania tego procesu rozhodowania leków na pacjenta, boi się tych opasek tylko z kodem kreskowym, bo to są rozwiązania kompletnie bezużyteczne i stwarzające ogromne ryzyko popełnienia błędu. No, wypatruję z takim optymizmem też tych zmian, które mają nastąpić w przyszłym roku, czyli jakby powrót do tego stanu, z którym mieliśmy do czynienia przed zmianami w ustawie. Chodzi mi tutaj o to, chodzi mi o możliwość umieszczania właśnie imienia i nazwiska pacjenta na opasce, bo to z całą pewnością sprawi, że z jednej strony będziemy w stanie zabezpieczyć ten poziom bezpieczeństwa pacjenta, ale z drugiej strony zadbamy też o komfort pracy personelu. Oczywiście ja jestem całym sercem za skanowaniem kodów kreskowych, bo te badania, które były przeprowadzone już wiele lat temu, wykazały gigantyczne korzyści wynikające ze skanowania kodów kreskowych przy łóżku pacjenta w stosunku do ręcznego wprowadzania danych, chociażby na temat podawanych leków. Niemniej jednak, no, z drugiej strony widzę ogromne zagrożenie płynące właśnie z nieprzystosowania tej infrastruktury teleinformatycznej do obowiązujących wymogów prawnych. Dlatego należy znaleźć złoty środek, no i zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjenta i tak jak powiedziałam wcześniej, o komfort pracy personelu pielęgniarskiego, bo to są głównie te osoby, które przygotowują i podają leki pacjentom, a terapia lekiem jest najczęściej stosowaną terapią w szpitalach. A z drugiej strony, no, powinniśmy cały czas edukować firmy informatyczne na te tematy dotyczące właśnie zasadności wykorzystania skanowania kodów kreskowych przy łóżku pacjenta, bo ta ustawa de facto wychodzi naprzeciw takim rozwiązaniom, natomiast bez zmian w systemach informatycznych i bez doposażenia szpitali w odpowiednie narzędzia, no niestety nie jesteśmy w stanie tego efektu uzyskać. Thank you.